Witajcie moi kochani, tu ciocia Hania z Pomysłowego Kufra. Bardzo się cieszę, że ponownie się spotykamy. Jest czwartek po godzinie 18:30, a więc zapraszam Was serdecznie na spotkanie z poczytajkami. Dzisiaj oprócz tego, że chciałabym Wam poczytać dalsze losy doktora Dolittle oraz jego zwierząt, które dopłynęły już do Afryki, żeby pomóc chorym małpom. Chciałabym także ponownie zaprosić naszych najmłodszych do słuchania bajki, która została napisana i zilustrowana przez Beatrix Potter. Jest to angielska autorka, która jako jedna z pierwszych zaczęła tworzyć dla dzieci, rysując także własne ilustracje. Jakiś czas temu na ekran weszła opowieść filmowa, która została oparta na jednym z jej opowiadań i był to film Królik Piotruś. Królik Piotruś, aczkolwiek jest bardzo ciekawą animacją, jednak jest jedynie oparty na motywach opowiadania i tak naprawdę autorzy filmu jakby stworzyli tę bajkę od nowa. Jest to dosyć charakterystyczne dla właśnie tworzenia różnych filmów animacyjnych. Bardzo się cieszę, Aneto i Adamie, że jesteście ze mną. Witam Was serdecznie. Jeżeli chodzi o Beatrix Potter, tym razem przedstawię wam opowiadanie pewna. Czy nadal jestem na wizji? Aneto, widać mnie? Słychać? Halo, halo? Słuchacze poczytajkowi, jesteście ze mną? Hej, hej! Jest tu kto? Halo, halo? Przerywa. Dzisiaj rzeczywiście mam ponownie jakieś problemy z internetem. Mam nadzieję, że za chwilę one się rozwiążą. Ja zobaczę jeszcze tylko jedną rzecz. Może tu mogę coś poprawić. Już, momencik, już do Was wracam. Mam nadzieję, że teraz będzie ciuteczkę lepiej. Gdyby w trakcie coś bardzo przerywało, to powiedzcie proszę, postaram się jakoś temu zaradzić. A teraz zapraszam już Was serdecznie na czwartkowe poczytajki. Chcecie bajki? Oto bajka, a przed nami poczytajka. Czytamy opowiadanie Beatrix Potter pod tytułem Niegrzeczne myszki ze zbioru historyjki Beatrix Potter. Zbiór ten został wydany przez wydawnictwo Olesiejów. W pewnym pokoju dziecinnym stał sobie kiedyś śliczny dom dla lalek. Miał ściany z czerwonej cegły, okna z prawdziwymi muślinowymi firankami, duże drzwi wejściowe i komin. Mieszkały w nim dwie lalki, Amelia i Karolcia. Panią domu była Amelia. Karolcia była kucharką, ale nigdy niczego nie gotowała, ponieważ gotowy obiad czekał zapakowany w pudełku. Składał się z dwóch czerwonych homarów, szynki, ryby, pudingu, kilku gruszek i pomarańczy. Potraw wprawdzie nie dało się podnieść z talerzy, ale prezentowały się przepięknie. Pewnego ranka
Amelia i Karolcia wybrały się na przejażdżkę wózkiem dla lalek. W pokoju dziecięcym było pusto i cicho. Nagle w kąciku obok kominka, gdzie pod podłogową listwą była dziura, rozległo się ledwie słyszalne szuranie. Chrobuś wystawił na chwilę łebek, a potem znów go schował. Chrobuś był myszką. Chwilę później łebek wystawiła również jego żona, Fusia. A kiedy zobaczyła, że w pokoju dziecięcym nikogo nie ma, odważyła się wyjść z norki. Domek dla lalek znajdował się po drugiej stronie kominka. Myszki przeszły ostrożnie po dywaniku, który leżał przed kominkiem, i pchnęły drzwi wejściowe domku. Nie były zamknięte. Mali intruzi weszli po schodach na górę, zajrzeli do jadalni i aż klasnęli w łapki z radości. Ach, cóż za wspaniały obiad stał na stole! Były tam też cynowe łyżki, ołowiane noże i widelce oraz dwa krzesełka dla lalek. Wszystko takie poręczne! Chrobuś od razu zabrał się za krojenie szynki. Wyglądała tak apetycznie. Niestety nóż się wygiął i skaleczył Chrobusia w palec. Nie jest chyba wystarczająco dobrze ugotowana. Spróbuj ty ją ukroić, Fusiu. Fusia stanęła na swoim krzesełku i zaczęła kroić szynkę innym ołowianym nożem. Jest tak twarda, jak te szynki u kupca handlującego z serem, stwierdziła. Wtem szynka odłamała się od talerza i potoczyła pod stół. Zostaw ją, Chrobuś machnął łapką. Podaj mi proszę kawałek ryby. Fusia wypróbowała po kolei wszystkie cynowe łyżki, ale ryba była przyklejona do półmiska. Wtedy jej mąż stracił cierpliwość. Położył szynkę na środku jadalni i zaczął w nią walić szufelką. Łup, łup, pach, pach. Witaj, misiu Puchatku. Szynka rozprysła się na kawałki, ponieważ pod lśniącą farbą znajdował się po prostu zwykły gips. Myszki nie kryły wściekłości i rozczarowania. Potłukły kolejno pudding, homary, gruszki i pomarańcze. A ponieważ ryby nie udało się oderwać od półmiska, włożyły ją w kuchni do ognia z czerwonego pogniecionego papieru. Nie dało się jednak jej usmażyć. Chrobuś wdrapał się kuchennym kominem na górę i wyjrzał na zewnątrz. Nie znalazł ani śladu sadzy. Podczas gdy Chrobuś był w kominie, Fusie spotkało jeszcze jedno rozczarowanie. W kredensie znalazła kilka malutkich puszek z etykietkami, na których napisano ryż, kawa, cukier, ale kiedy odwróciła je do góry dnem, w środku nie było nic oprócz czerwonych i niebieskich koralików. Potem myszki zaczęły broić na całego, zwłaszcza Chrobuś. Wyjął ubrania Karolcie z komody w jej sypialni i wyrzucił przez okno. Fusia jednak nie była tak rozrzutna. Po wyciągnięciu z poduszki Amelii połowy pierza, przypomniała sobie, że sama potrzebuje puchowego materacyka. Z pomocą Chrobusia zniosła poduszkę po schodach, a potem przeniosła ją przez dywanik, który leżał przed kominkiem. Trudno było wcisnąć poduszkę do mesiej dziurki, ale jakoś im się udało. Fusia wróciła jeszcze po krzesełko, półeczkę na książki, klatkę dla ptaków i kilka innych drobiazgów. Półka i klatka nie chciały się jednak zmieścić do mesiej dziurki. Fusia zostawiła je więc obok wejścia do norki i poszła jeszcze po kołyskę. Wracała właśnie z kolejnym krzesełkiem, gdy nagle za drzwiami na półpiętrze rozległy się głosy. Myszki popędziły co sił w nogach do swojej dziurki, a do pokoju wjechały lalki. Trudno opisać widok, który ukazał się oczom Karolci i Amelii. Zdumiona Amelia
Usiadła na przewróconym piecyku kuchennym i tylko wytrzeszczyła oczy. Karolcia natomiast z wrażenia oparła się o kredens. Żadna z nich jednak nie powiedziała ani słowa. Półeczka i klatka na ptaki szybko się odnalazły, ale do mysiej norki trafiły kołyska i kilka ubranek. Fusia stała się też właścicielką paru garnków, patelni oraz szeregu innych rzeczy. Przyniosę lalkę w mundurze policjanta, by strzegła tu porządku, powiedziała dziewczynka, do której należał domek dla lalek. A ja ustawię tu pułapkę na myszy, rzekła niania. I to jest właśnie opowieść o niegrzecznych myszkach, które jednak nie były wcale tak bardzo, bardzo niesforne, ponieważ Chrobuś zapłacił za wszystko, co zniszczył. Pod dywanikiem, który leżał przed kominkiem, znalazł bowiem pewnego razu powyginaną sześciopensówkę i w Wigilię myszki włożyły ją do jednej ze świątecznych skarpet Amelii i Karolci. A co rano, o brzasku, zanim ktokolwiek się obudzi, Fusia przychodzi z szufelką i szczotką, by pozamiatać dom dla lalek. Taka opowieść o myszkach stworzona przez panią Beatrix Potter, której opowiastki albo historyjki możecie znaleźć w księgarniach. Zdarzają się także w marketach, w cenach bardzo promocyjnych. Jest to jedna z bardzo wielu książek, ale które serdecznie, serdecznie polecam dla maluszków, dla tych dzieci najmniejszych, które oglądają jeszcze tylko obrazki, dla tych dzieci, które chętnie już skupiają swoją uwagę na słuchaniu bajek, dlatego że bajeczki opowiadają o zwierzątkach. Większość dzieci bardzo lubi opowieści o zwierzątkach. Drugą rzeczą, dlaczego polecam, dlatego że obrazki są naprawdę absolutnie prześliczne. Pokażę wam jeden z obrazków do dzisiejszej bajki. Tylko muszę ją znaleźć, bo oczywiście już zdążyłam zamknąć. Co my tu mamy? Zobaczcie, myszki, które próbują pokroić tą gipsową szynkę i im się nie udało. Pokażę wam jeszcze, jak Fusia sprząta domek dla lalek. Widać. O, widać. Tak, Fusia z szufelką przychodzi co rano i sprząta u lalek pokoiki. Na pewno lalki przez cały dzień brudzą, przecież gotują. Może próbują pokruszyć szynkę. Także pewnie jest brudno. Fusia, ponieważ była troszkę niegrzeczna, podobnie jak jej mąż Chrobuś, postanowiła odwdzięczyć się lalkom za te różne sprzęty, które wzięła do swojej norki i codziennie przychodzi do nich rano i sprząta im pokoiki. Mam nadzieję, że ta historyjka wam się podobała, że w jakiś sposób zachęciła was do szukania książeczek Beatrix Potter i że zostaniecie fanami właśnie tej autorki. A teraz, moi drodzy, pora na kolejną bajeczkę. Kolejna bajka to oczywiście Doktor Dolittle i jego zwierzęta, czyli opowiadanie Hugh Loftinga. Czytamy dalej. Za nami jest już całkiem sporo przygód. W ostatnim tygodniu czytałam wam fragment, w którym dowiedzieliśmy się, że nasi bohaterowie, czyli Doktor Dolittle oraz jego ulubione zwierzęta,
Zostali uwięzieni w więzieniu króla Joliginki, a następnie dzięki przebiegłości papugi Polinezji udało im się uwolnić. Niestety ten podstępny plan naszej papugi Polinezji został przypadkowo wykryty przez królową Ermintrudę, która wróciła wcześniej z balu u swojej kuzynki i zobaczyła, jak papuga wylatuje przez okno. Co się działo dalej? Posłuchajcie. Rozdział 7. Małpi most. Królowa Ermintruda nigdy w życiu nie widziała swego męża w takim stanie jak tamtej nocy. Zgrzytał zębami z wściekłości. Wyzywał wszystkich od matołów. Cisnął szczoteczką do zębów w pałacowego kota, szalał po całym pałacu w koszuli nocnej, zbudził całą armię i posłał wojsko do dżungli, by pojmało doktora. Następnie wysłał w pościg całą swą służbę, kucharzy i ogrodników, fryzjera i guwernera, księcia Pumpy. Król wysłał także królową, zmęczoną po tańcach, w ciasnych pantofelkach, by pomagała w poszukiwaniach. Przez cały ten czas doktor i jego zwierzęta gnali na złamanie karku przez dżunglę w kierunku krainy małp. Wkrótce jednak krótkie nóżki zaczęły odmawiać posłuszeństwa prosiątku Geb-Geb i doktor nie miał wyjścia, tylko musiał wziąć je na ręce, co nie ułatwiało ucieczki. Zwłaszcza, że trzeba było dźwigać także kufer i bagaż podręczny. Król Joliginki sądził, że jego armia znajdzie uciekinierów bez trudu, ponieważ doktor znajduje się na obcej sobie ziemi i nie zna drogi. Mylił się jednak srodze, bowiem małpka Chichi znała wszystkie możliwe ścieżki w dżungli i to znacznie lepiej niż wszyscy ludzie króla. Zaprowadziła doktora i pozostałe zwierzęta w najgęstszy fragment buszu, samo serce dżungli, gdzie nigdy nie stanęła ludzka stopa i gdzie wszyscy ukryli się w wypruchniałym wnętrzu ogromnego drzewa rosnącego między wysokimi skałami. Lepiej tutaj zaczekajmy, powiedziała Chichi, aż żołnierze wrócą do koszar. Wówczas będziemy mogli spokojnie udać się do krainy małp. No i zostali tam przez całą noc. Nie raz, nie dwa słyszeli królewską pogoń, głosy i przyspieszone kroki poszukujących teren wokoło. Ale uciekinierzy mogli czuć się bezpiecznie, bo nikt nie znał ich kryjówki poza Chichi. Nawet okoliczne małpy. W końcu jednak pierwsze promienie zaczęły przebijać się przez gęste liście w koronach palm. Usłyszeli bardzo zmęczony głos królowej Ermintrudy, która mówiła, że nie ma sensu dalej szukać, jak tylko żołnierze zawrócili do koszar, Chichi wyprowadziła doktora i jego zwierzęta z kryjówki i całe towarzystwo ruszyło prosto do krainy małp. Była to niezwykle długa podróż i często brakowało im sił, zwłaszcza Geb-Geb, ale gdy prosie zaczynało się żalić, dawali jemu mleko prosto z orzechów kokosowych, od którego trzęsły mu się uszy. Przez całą drogę nie brakowało im ani jedzenia, ani picia, gdyż Chichi i Polinezja znały rozmaite gatunki owoców i warzyw rosnących w dżungli. Wiedziały też, gdzie je zbierać. Mieli więc pod dostatkiem daktyli, fig i orzeszków ziemnych, imbiru i słodkich ziemniaków, z dzikich pomarańczy robili sobie oranżadę. Słodzili ją miodem dzikich pszczół, których gniazda znajdowały się w spróchniałych drzewach. O co by nie poprosili, Chichi i Polinezja zawsze dawały radę to dla nich zdobyć lub przynajmniej coś podobnego. Któregoś dnia, kiedy doktorowi skończył się tytoń, który wziął ze sobą z domu i bardzo chciało mu się zapalić, zdołały zdobyć dla niego nawet i to. Nocą spali na grubych i miękkich materacach z suchej trawy i w namiotach wykonanych z liści palmowych. Z czasem tak zahartowali się w marszu, że nie męczyła już ich nawet najdłuższa wędrówka i polubili to życie w podróży. Ale
Niezmiernie cieszyło ich nadejście nocy i postój na nocny odpoczynek. Wówczas doktor zawsze rozpalał niewielkie ognisko z chrustu, gdzie po kolacji siedzieli w otaczającym je wianuszku, słuchając pieśni marynarskich w wykonaniu Polinezji, bądź opowieści Chichi z życia dżungli. Większość z tych historii opowiadanych przez małpkę była fascynująca, bo chociaż małpy nie miały własnych podręczników do historii, zanim dr Dolittle zdecydował się dla nich takowy napisać, zapamiętywały wszystko w wyniku opowiadania własnych przeżyć swoim dzieciom. I tak Chichi relacjonowała mnóstwo historii sprzed wielu, wielu lat, które przekazał jej dziadek sprzed czasów Noego i potopu, kiedy ludzie chodzili w niedźwiedzich skórach i zamieszkiwali skalne jaskinie i jedli surową baraninę, bo nie mieli pojęcia, co to jest gotowanie, nie widziawszy nigdy ognia. I opowiadała im o wielkich mamutach i jaszczurach, tak dużych jak pociąg, które wędrowały po górach i objadały korony drzew z liści. I często opowieści te były tak absorbujące, że zasłuchane zwierzęta, nie pamiętając o Bożym świecie, stwierdzały na koniec, że ogień wygasł i musiały rozpierzchnąć się w poszukiwaniu chrustu, by rozpalić nowe ognisko. Teraz, gdy królewskie wojsko wróciło z pustymi rękami, tłumacząc się, że nie było w stanie pojmać doktora, rozgniewany król posłał żołnierzy z powrotem, nakazując, by nie wracali, dopóki go nie pochwycą. I tak przez cały ten czas, gdy doktor i jego zwierzęta podążali w kierunku krainy małp, sądząc, że są całkowicie bezpieczni, byli nieustannie ścigani przez żołnierzy króla. Gdyby Chichi zdawała sobie z tego sprawę, to z pewnością znalazłaby dla nich nową krajówkę. Ale przecież nic nie wiedziała. Któregoś dnia Chichi wspięła się na wysoką skałę, by spojrzeć w dal za czubki drzew. I kiedy zeszła na dół, powiedziała, że kraina małp jest tuż, tuż i wkrótce tam będą. I rzeczywiście. Tego samego wieczora napotkali kuzyna Chichi i szereg innych małp, które jeszcze nie zachorowały, siedzących na drzewach w pobliżu moczarów i wyglądających ich przybycie. A kiedy zobaczyli, że sławny doktor faktycznie do nich dotarł, małpy urządziły mu ogromną owację na powitanie. Machały liśćmi, wiwatując i zeskakując z gałęzi, by się mu pokłonić. Prześcigały się w tym, kto będzie niósł jego torbę i kufer i wszystko, co miał ze sobą, a jedna z większych małp zdecydowała się nieść prosie Geb-Geb, które wyraźnie słaniało się na krótkich nóżkach. Po chwili dwie małpy ruszyły przodem, by zakomunikować chorym, że wielki doktor w końcu się pojawił. Jednak żołnierze króla, którzy nie ustawali w pościgu, usłyszeli głośne powitanie, aż w końcu zorientowali się, gdzie jest doktor Dolittle. Ruszyli pędem, by go pochwycić. Wielka małpa niosąca prosie Geb-Geb posuwała się wolniej niż reszta i to ona pierwsza ujrzała kapitana wojsk królewskich, który skradał się między drzewami. Pospieszyła więc za doktorem i nakazała mu, żeby uciekał. Teraz wszyscy rzucili się pędem, biegnąc szybciej niż kiedykolwiek wcześniej w życiu. Ścigających ich żołnierze króla również zaczęli biec, przy czym najbardziej zawzięty w tym pościgu był sam kapitan. W pewnej chwili doktor potknął się o swoją torbę lekarską i upadł jak długi w błoto. Kapitan był pewny, że teraz już ścigany mu się nie wywinie. Ale dowódca pościgu z ogoloną głową miał jednak bardzo długie uszy i gdy rzucił się do przodu, by schwytać doktora, jedno z tych uszu zakleszczyło się między gałęzią i pniem drzewa, więc reszta armii musiała się zatrzymać, by uwolnić kapitana. Zanim to się stało, doktor zdążył się pozbierać i kontynuował ucieczkę. Szybciej i szybciej, a małpka Chichi wołała – dobra nasza, jesteśmy tuż, tuż! Ale zanim przekroczyli granicę małp, przed nimi ukazała się stroma skała, a pod nią spieniona rzeka. Był to kraniec królestwa Joliginki i początek krainy małp po drugiej stronie. Pies Jip
Doszedłszy do krawędzi stromej skały, spojrzał w dół i rzekł: O rany! Jak damy radę przeprawić się na drugą stronę? No nie, marudziło prosie Gebgę. Wojska króla depczą nam po piętach. Patrzcie tylko! Obawiam się, że znów wylądujemy w więzieniu. I jak to miało w zwyczaju, znów wybuchłynęło płaczem. Ale wielka małpa, która do tej pory je niosła, upuściła je na ziemię i zawołała: Chłopaki, most! Gazu, robimy most! Mamy na to tylko minutę. Już oswobodzili kapitana, który śmiga w naszym kierunku jak gazela. Żwawo, do roboty, most, most! Doktor zaczął się głowić. Z czego oni zamierzają zbudować most? I rozglądał się wokoło, czy nie ma gdzieś pochowanych w dżungli desek. Ale kiedy ponownie spojrzał na skałę, oczom jego ukazał się wiszący nad rzeką gotowy most, zrobiony z żywych małp. Gdy doktor był odwrócony plecami do rzeki, małpy, szybkie jak błyskawica, uformowały z samych siebie most, po prostu chwytając się za ręce i nogi. Wielka małpa zawołała do doktora: Proszę przychodzić, wszyscy, raz, raz! Gep-gep było trochę przestraszone, idąc po tak wąskim moście na wysokości, od której kręciło się w głowie, z pieniącą rzeką u dołu, ale przeszło bez problemów, tak jak pozostałe zwierzęta. Ostatni miał iść John Dolittle. W momencie, gdy drugi brzeg był już na wyciągnięcie ręki, królewscy żołnierze dobiegli do krawędzi skały. Wygrożali pięściami, miotając przekleństwa i obelgi na uciekinierów. Było dla nich jasne, że przybyli za późno. Doktor i jego zwierzęta stąpali teraz bezpiecznie po ziemi w krainie małp, a małpi most został wciągnięty na drugą stronę. Wówczas Chichi odwróciła się do doktora, mówiąc: Wielu znamienitych badaczy i siwobrodych przyrodników czatowało tygodniami ukrytych w dżungli w nadziei, że zobaczą małpy wykonujące tę sztukę. Ale nigdy wcześniej nie pozwoliłyśmy białemu człowiekowi jej zobaczyć. Jest pan pierwszy, który miał okazję ujrzeć słynny małpi most. Doktor poczuł się nader wyróżniony. Rozdział 8. Przywódca lwów. John Dolittle był teraz okropnie, potwornie wręcz zajęty. Stwierdził, że chorują setki i tysiące małp. Goryle, orangutany, szympansy, pawiany o twarzy jak u psa, małpy szerokonose, szare, rude. Wszystkie, jakie tylko były. I wiele z nich zmarło. Pierwsza rzecz, jaką doktor zrobił, to oddzielił zdrowe od chorych. Następnie zlecił Chichi i jej kuzynom zbudowanie małego domku z trzciny. Następnie zaordynował szczepienie dla wszystkich zdrowych małp. Przez 3 dni i 3 noce z odległych zakątków dżungli, z gór i dolin, do małego domku z trzciny przybywały niezliczone liczby małp. A doktor nic tylko szczepił i szczepił. Następnie kazał wybudować kolejny dom, tym razem przestronny, z mnóstwem łóżek w środku i umieścił w nim wszystkie chore małpy. Ale tak wiele chorowało, że nie było wystarczającej liczby zdrowych, żeby je pielęgnować. Wysłał więc prośby do innych zwierząt, do lwów, do lampartów i do antylop, by przybywały z pomocą. Ale przywódca lwów był bardzo dumnym zwierzęciem. Kiedy przyszedł do doktora i zobaczył wielki dom pełen łóżek, na jego obliczu pojawiła się irytacja i pogarda. – Pan śmie prosić mnie? Mnie? Króla zwierząt? Bym usługiwał setką brudnych małp? Przecież ja bym nie zjadł ich nawet pomiędzy posiłkami. Chociaż lew miał bardzo groźną minę, doktor robił co mógł, żeby nie wyglądać na wystraszonego. – Ja nie prosiłem ciebie, byś je zjadał – odparł spokojnie doktor Dolittle. – A poza tym one nie są brudne. Wszystkie brały dzisiaj rano kąpiel. To twój płaszcz wygląda, jak gdyby bardzo przydało mu się solidne szczotkowanie. A teraz posłuchaj, co mam ci do powiedzenia.
może nadejść dzień, kiedy i lwy zachorują. I jeżeli nie pomożecie innym zwierzętom teraz, to lwy, mając kłopoty w przyszłości, mogą zostać pozostawione same sobie. Taki los często spotyka zbyt dumnych ludzi. Lwy nigdy nie mają kłopotów. One sprawiają kłopoty innym, powiedział przywódca, zadzierając dumnie nosa. Po czym odmaszerował sztywnym krokiem do dżungli, czując, że zachował się jak trzeba. Następnie przyszła kolej na lampartę, o których również górę wzięła duma i odmówiły pomocy. Później oczywiście zjawiły się antylopy, chociaż zbyt nieśmiałe i wystraszone, by zachowywać się tak niegrzecznie jak lew, ale grzebiąc kopytami w ziemi i uśmiechając się głupkowato, powiedziały, że nigdy wcześniej nie pracowały jako pielęgniarki. Biedny doktor był teraz zły i zmartwiony, głowiąc się, skąd nastarczyć opiekunów do tysięcy chorych małp. Ale gdy tylko przywódca lwów wrócił do swej jaskini, zobaczył żonę, królową lwicę, z włosami w nieładzie, wybiegającą mu na spotkanie. I jedno z naszych lwiątek nie chce jeść, powiedziała od progu. Nie mam pojęcia, co z nim robić. Nie tknęło jedzenie od wczorajszego wieczora. I zaczęła płakać i trząść się z nerwów, bo była troskliwą mamą. Przywódca wszedł do jaskini i popatrzył na swoje dzieci. Dwa bardzo sprytne małe lewki leżące na podłodze. Ale jeden z nich wyglądał całkiem nietęgo. Wtedy lew opowiedział z dumą, jak potraktował doktora Dolittle. Lwica tak się zezłościła, że o mało nie wyrzuciła męża z jaskini. Nigdy w życiu nie miałeś za grosz rozumu! Krzyczała. Wszystkie zwierzęta stąd do Oceanu Indyjskiego mówią o tym cudownym człowieku, jak to potrafi leczyć wszelkie choroby i jakie ma dobre serce. Jedyny człowiek na świecie, który potrafi mówić w języku zwierząt. A teraz, gdy mamy chore dziecko na rękach, ty musisz iść do niego i go obrażać? Nikt, kto ma chociaż trochę oleju w głowie, nie będzie obrażać wspaniałego lekarza. Ty... I zaczęła tarmosić męża za grzywę. Wracaj natychmiast do białego doktora! Krzyczała. I powiedz mu, że bardzo ci przykro. I weź ze sobą wszystkie te głupkowate lwy. I te pustogłowe lamparty. I antylopy. A potem róbcie wszystko, ale wszystko, co doktor wam każe. Pracujcie jak niewolnicy. Być może uda wam się go przebłagać, by był tak dobry i przyszedł zobaczyć później naszego maluszka. A teraz nie widzę cię tutaj. Ruchy, ruchy! Ty zupełnie nie nadajesz się na ojca! To rzekłszy, udała się do jaskini, drzwi obok, gdzie mieszkała inna mama lwica i opowiedziała jej całą historię. Tymczasem przywódca lwów poszedł z powrotem do doktora i zaczął w ten sposób. Akurat przechodziłem tędy i pomyślałem, że zajrzę. Dostał pan jakąś pomoc? Niestety nie, odparł doktor. Jak na razie żadnej i bardzo mnie to martwi. W dzisiejszych czasach bardzo trudno o pomoc, zauważył lew. Zwierzętom coraz mniej chce się pracować. W jakimś sensie trudno je winić. No cóż, widząc, że jest pan w nie lada kłopotach, nie mam nic przeciw. Mogę zrobić to i owo w ramach przysługi, o ile nie będę musiał tych stworzeń myć. Nakazałem też wszystkim innym zwierzętom polującym w tej okolicy, by także przyszły pomagać. Lamparty powinny być lada chwila. O, a propos, mamy w domu chorego maluszka. Nie sądzę, żeby to było coś poważnego, ale moja żona trochę się martwi. Gdyby pan był gdzieś w pobliżu dziś wieczorem, to może mógłby pan rzucić na niego okiem, dobrze?
Wkrótce doktor poczuł się jak najszczęśliwszy człowiek na ziemi, bo oto wszystkie lwy, lamparty i antylopy, i żyrafy, i zebry, wszystkie zwierzęta z dżungli, z gór i z nizin przybyłyby pomóc mu w jego pracy. Było ich tak wiele, że część musiał odesłać z powrotem i pozostawić tylko te najbardziej przydatne. Teraz stan zdrowia małp zaczął poprawiać się skokowo. Pod koniec tygodnia wielki gmach pełen łóżek był w połowie pusty. A pod koniec kolejnego tygodnia wyzdrowiała ostatnia małpa. Oznaczało to, że praca doktora dobiegła końca. Biedny John Dolittle był tak wyczerpany, że jak stał, tak poszedł do łóżka i spał przez 3 dni i noce, nawet nie obracając się z boku na bok. No, myślę, że takie pielęgnowanie setek, a nawet tysięcy małp było bardzo, bardzo wyczerpujące. Całe szczęście, że małpy dowiedziały się o doktorze Dolittle, który rozmawiał w języku zwierząt i który potrafił je wyleczyć. Jak widzicie, jak słyszeliście, najpierw oddzielił zdrowe małpy od małp chorych. Zdrowe małpy zostały zaszczepione po to, żeby nie zachorowały. A było już ich tak naprawdę niewiele. Więcej małp było chorych, co było niebezpieczne nie tylko dla samych małp, ale także dla innych zwierząt w dżungli. Okazało się, że małp zdrowych jest zbyt mało, żeby mogły pielęgnować chore małpy. I moi drodzy, co się stało? Doktor Dolittle poprosił inne zwierzęta o pomoc, udowodniając im też, że jeżeli choroba się rozprzestrzeni, to wówczas niestety także inne zwierzęta zostaną zarażone. Króla lwa bardzo trudno było namówić do współpracy. Witaj, Natalia, cieszę się, że jesteś ze mną. Bardzo trudno było namówić do współpracy, ale w końcu się udało. Tak naprawdę przekonała go żona. Witaj, Aniu, cieszę się, że jesteś ze mną. Udowadniając mu, że jeżeli on nie będzie pomagał przy chorych małpach, to być może doktor nie będzie chciał pomóc mu przy chorym dziecku. A dziecko nagle przestało jeść, małe lwiątko, i mama lwica bardzo się denerwowała. Więc zaraz wysłała swojego męża, prawdopodobnie namówiła wszystkie sąsiadki lwice do tego, żeby swoich mężów również wysłały do pomocy. Lew w końcu zgodził się z żoną i wysłał wiadomości do innych zwierząt dżungli, żeby przybyły na pomoc. No i kochani, tak się kończy nasza dzisiejsza opowieść z serii przygód doktora Dolittle. W tej chwili przestawiam nieco kamerę, dlatego że chciałabym Wam pokazać obrazek, który dla Was narysowałam właśnie do tej historii. Dajcie mi troszeczkę, chwileczkę. O, myślę, że... Tak, o, będziecie widzieć, zobaczcie. Narysowałam dla Was obrazek, o, tak on wygląda w całości. Teraz pokażę Wam szczegółowo. Tak według mnie wyglądał doktor Dolittle. Jak widzicie, jak wielu doktorów, doktor ma na sobie stetoskop, którym może słuchać na przykład pracy serca. Ma też w ręce
butelkę z jakimś lekarstwem, a tuż obok stoi jego czarna torba z lekami. Dalej pokażę Wam chore małpy. Narysowałam tylko kilka, bo oczywiście aż tak wielu nie zmieściłabym na jednej kartce, ale zobaczcie, ta małpa ma gorączkę. Ta małpa, pokażę Wam jeszcze z drugiej strony. Ojej, no co się z nią stało? Słuchajcie, jej się nawet język przebarwił. Język ma w kolorze czerwonym i niemieckim. No i chyba dosyć słabo się czuje, takie mam wrażenie. Zobaczcie tutaj jeszcze na inne małpki, które dla Was narysowałam. O, ta jest bardzo słaba, bardzo mizerna. Ma na głowie kompres. O, a tu jest ten słynny król lew, król zwierząt, który w końcu dał się namówić do pomocy i przynosi małpom i zmęczonemu doktorowi coś do picia. Mamy też panterę albo leoparda, która jest pielęgniarką, tak? Ma tutaj taki czepek pielęgniarski. No i wymyśliłam sobie, że będzie odpowiedzialna za zdrowe odżywianie się małp. Dlatego tutaj w koszu przygotowała dla nich między innymi banany i pomarańcze. Teraz jeszcze raz rzućcie sobie okiem na cały rysunek. Mam nadzieję, że historyjki, które dzisiaj przeczytaliśmy, czyli bajkę Beatrix Potter o niegrzecznych myszkach, jak i kolejne rozdziały opowieści o doktorze Dolittle podobały Wam się i że chętnie wrócicie za tydzień, by w czwartek o godzinie 18:30 ponownie posłuchać kolejnych przygód doktora Dolittle, który umiał mówić w języku zwierząt. A z mojej strony, kochani, to już wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że pomimo spadku temperatury na dworze, żadne z Was nie jest chore, tak jak te biedne małpy. Żadne z Was nie musi przymusowo leżeć w łóżku. I życzę Wam wszystkiego dobrego na ten tydzień. Życzę Wam wszystkiego dobrego na zbliżający się weekend. Powiem Wam, że w pomysłowym kufrze szykuje się bardzo pracowity, radosny i brudny i smakowity weekend. W piątek, czyli jutro, i w sobotę są bowiem warsztaty sensoplastyka. Warsztaty sensoplastyka to są zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci w wieku od 0 do 100 lat. Tak, dobrze słyszeliście, do 100 lat. Naprawdę każdy, kto przychodzi na zajęcia, a najczęściej na zajęciach mamy rodziców albo dziadków ze swoimi pociechami, czyli z dziećmi albo z wnukami, naprawdę bawią się świetnie. Mam wrażenie, że gdybym zrobiła zajęcia tylko i wyłącznie dla dorosłych, to również spotkałyby się po prostu z, no nawet powiedziałabym, zachwytem. Metoda sensoplastyki jest metodą ogólnorozwojową, pozwalającą uczestnikom, tutaj głównie mam na myśli dzieci, ale jak słyszeliście, jest ona przeznaczona dla wszystkich od 0 do 100 lat, także myślę, że każdy z Was
również by się świetnie bawił. Metoda ogólnorozwojowa, która polega na zabawie niesterowanej przy wykorzystaniu produktów spożywczych, dlatego jest bezpieczna, ponieważ wszystko, czego używamy na zajęciach, jest po pierwsze możliwe do zjedzenia, a po drugie przygotowane specjalnie dla uczestników, którzy zgłaszają się na zajęcia. Zawsze przed zajęciami proszę osoby zapisujące się o informacje na temat alergii, uczuleń, nietolerancji, tak, żeby posiadając te informacje móc dostosować użytkowane na tych konkretnych zajęciach produkty właśnie do uczestników. Jeżeli okazuje się, że ktoś jest uczulony na gluten znajdujący się w mąkach, szczególnie tutaj gluten pszenny, to wówczas na zajęciach nie korzystamy z takiego typu mąk. Korzystamy z zamienników, korzystamy z innych produktów, które można zastąpić. Powiem Wam, że jednego razu miałam grupę, która okazała się bardzo ograniczona właśnie ze względu na alergię. Było po prostu bardzo dużo alergii. Była alergia na ziemniaki, na jajka, na mleko, na buraki, na ryż, który bardzo często używam jako zamiennik mąki. No ale jednak okazało się, że takie zajęcia również mogą być fantastyczną zabawą i zachęcam Was do tego, żebyście zajrzeli na mojego YouTube'a albo tutaj na Facebooku, zobaczyli w filmach także właśnie zajęcia z sensoplastyki. W przyszłym tygodniu również odbędą się zajęcia z sensoplastyki. Mamy jeszcze termin czwartkowy w Mikołajki 6 grudnia oraz 8 grudnia w sobotę. Każdy z tych terminów o godzinie 11. Zajęcia trwają maksymalnie 60 minut z taką informacją, że w każdej chwili można wyjść z zajęć, nie trzeba zostawać na całych i tak naprawdę czas przebywania na zajęciach zależy od tego, jak czuje się i jak długo ma ochotę bawić się dany uczestnik. W mojej pracowni Pomysłowy Kufer po skończonych zajęciach macie też możliwość skorzystania z łazienki, w której można się nieco umyć. Ta łazienka jest dostępna dla wszystkich i przebieramy się również. To, czego jeszcze nie powiedziałam, na zajęciach uczestniczymy w tak zwanych strojach do brudzenia. Nie używamy ani fartuchów zabezpieczających, ani specjalnych koszul, nakładek, czegokolwiek. Bawimy się w normalnych ubraniach, które później po skończonych zajęciach, po przyjściu do domu, po prostu namaczamy i wrzucamy do prania. Dlatego, że bawimy się środkami spożywczymi, te ubrania piorą się bardzo ładnie, nie ma z tym problemów. Więc mogą służyć za strój na kolejne warsztaty. Warto mieć takie ubranie, które będzie przeznaczone właśnie na warsztaty, a nie do innych celów.
Można mieć skarpetki na nogach, można doświadczyć tego świata, tego środowiska, które specjalnie dla Was przygotuje, także bosymi stopami. Jest mnóstwo wrażeń sensorycznych, to znaczy wrażeń, które ogarniamy całym sobą, wszystkimi zmysłami i które pozwalają na naprawdę dobrą zabawę, jeżeli tylko będziecie chcieli, jeżeli tylko się odważycie. Zapraszam Was serdecznie na przyszłotygodniowe poczytajki, a także właśnie na warsztaty sensoplastyka. Warsztaty prowadzę ja, czyli ciocia Hania, trener pierwszego stopnia sensoplastyki. Zapisujcie się, bo jeszcze są wolne terminy na 6 i 8 grudnia. A my widzimy się za tydzień. Chcecie bajki? Oto bajka. A za nami poczytajka. Pa, pa! Do zobaczenia!